zniesione. I ma miejsce teraz chrzest. Obficie rozkwitną na pewno po takim chrzcie. Szanowni Państwo, królikowie, przedstawiciele państwa holenderskiego, szanowne panie i szanowni panowie. Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę być dzisiaj świadkiem tej poruszającej uroczystości i że moim imieniem i nazwiskiem ochrzczono te piękne tulipany. Jestem dumny i zaszczycony z wielu powodów. Po pierwsze, tym aktem bardzo zaimponowałem swojej żonie, a Państwo wiedzą, jak trudno imponować własnym żonom. Zwłaszcza po 45 latach małżeństwa. W mojej rodzinie kochamy kwiaty, zwłaszcza róże i tulipany właśnie, bo jakiś czas temu otrzymałem kilkanaście cebulek. Zasadziliśmy je, no i tą wiosną przemieniły się w piękne kielichy i imponujące łodygi. Jestem przekonany, że ten gatunek będzie równie piękny, równie atrakcyjny i robiący na wszystkich wrażenie. Cieszę się także, że Holandia, która nie bez powodu jest uważana za mocarstwo tulipanowe, że znalazła tak wymagającą konkurencję w Polsce. Hurtownia ogrodnicza Bogdana Królika to konkurent, którego nie można lekceważyć. Myślę, że w holenderskich kręgach uprawy tulipanów panuje rosnący niepokój, że centrum tej wspaniałej ogrodniczej sztuki przesuwa się właśnie do Polski, że Państwo królikowie pięknie rozwijają te umiejętności i że kto wie, Polska może za jakiś czas specjalizować się, podobnie jak Holandia, w uprawy tego kwiatu w całej Unii Europejskiej. Tego zresztą serdecznie Państwu królikom życzę dla ich chwały i dla chwały całej naszej Rzeczypospolitej. Niech towarzyszą nam kwiaty. Kwiaty, które są symbolem piękna, łagodności, dobrego nastroju, serdeczności. Kiedy chcemy kogoś wzruszyć, komuś uczynić przyjemność, to przecież idziemy z bukietem kwiatów, wyrażając nasz serdeczny stosunek do tego kogoś. Zatem niech kwiaty nam towarzyszą i niech często pojawia się ta odmiana tulipana, zwana tulipanem Leszka Millera. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.